Cześć, z tej strony Mirek. W tym filmie zaprezentuję Wam piłę typu japońskiego, tak zwana Ryoba. Jest to piła marki Yato, model YT31310. Szczegółowe informacje o tej pile zapisane są na samym elemencie tnącym tej piły, ale ja Wam dopowiem, czym różni się typ japoński od typu europejskiego. To może zacznijmy od informacji, które zawarte są najpierw tutaj na samej pile. Cała piła ma 660 mm, czyli 66 cm. Jest naprawdę dość długa. Połowa z tej piły, 320 mm, to element tnący. Następnie mamy dość długą rączkę, dzięki której możemy ją chwycić obiema rękami. Zobaczcie, w ten sposób. Cała rączka jest plastikowa, tutaj boki są podgumowane, dzięki temu bardzo mocno można ją chwycić, ona się nie wyśliźnie, nawet jeżeli tniemy gołymi rękami bez na przykład jakichś rękawiczek. Dodatkowo mamy informację o ilości zębów, jest to od góry 7 TPI, a na dole 12 TPI. TPI oznacza ilość zębów na cal, czyli mamy 7 zębów na cal i 12 zębów na cal. Mamy też oznaczenie SK5, jest to rodzaj zastosowanej stali. Tutaj do tego brzeszczotu, do tego elementu tnącego. I teraz obiecałem Wam opowiedzieć, jakie są różnice między piłą europejską a piłą japońską. Przede wszystkim piłą japońską tniemy obiema rękami w ten sposób. Za chwilkę zobaczycie, jak będę ciął jakiś palik drewniany i zobaczycie, jak to się robi, jak wygląda samo cięcie. Druga sprawa to to, że zęby skierowane są w stronę osoby tnącej, czyli w momencie, kiedy tniemy europejską piłą, to ten moment cięcia jest w momencie, kiedy wypychamy tą piłę. Tutaj jest dokładnie odwrotnie, zupełnie inne podejście do piły, do cięcia piłą. Tutaj cięcie polega, jest w tym momencie, kiedy tą piłę przysuwamy do siebie. Dzięki temu możemy po pierwsze zastosować dużo cieńszy materiał tnący. Po drugie, to cięcie jest dużo precyzyjniejsze, nie jest takie poszarpane i w momencie, kiedy przysuwamy tą piłę do siebie, w tym momencie sam brzeszczot jest dość prosty. W momencie, kiedy popychamy tą piłę, to brzeszczot może się skrzywić. I to niezależnie od tego, czy to jest piła typu japońskiego, czy to jest piła europejska. No i trzecia bardzo charakterystyczna rzecz, to znaczy kolejna charakterystyczna rzecz, to to, że zęby są z dwóch stron. Piły europejskie tego nie mają. No i ostatnia taka charakterystyczna cecha tych pił to to, że jest ona bardzo elastyczna. Stal jest bardzo wytrzymała, naprawdę służy na lata, ale jest bardzo elastyczna. Dzięki temu, jeżeli chcemy coś przyciąć w jakimś niekomfortowym dla nas miejscu, to nie ma problemu, żeby tą piłę delikatnie wykrzywić i w tym momencie możemy coś przyciąć w miejscu trudno dostępnym. Dodatkowo jest tutaj taki korek zakręcający, jeżeli go odkręcimy, to jest symbol zakręconej i odkręconej kłódki, możemy cały ten element zdemontować. Dzięki temu możemy go po prostu przenieść. Jest dużo łatwiej. Albo ewentualnie wymienić cały ten brzeszczot tnący. Ja go teraz zamontuję, dokręcę. No i cóż, zapraszam Was na pokaz, jak wygląda cięcie tą piłą, jak wygląda drewno przecięte. Postaram się tutaj troszeczkę precyzyjniej przyciąć jakieś małe elementy. Mam akurat do dyspozycji na chwilę obecną taki palik sosnowy i tego użyjemy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Szczegółowe informacje znajdziecie również na stronie producenta. Tutaj macie podany adres do prezentowanej piły. Poniżej macie cenę tej piły, możecie oczywiście dokonać zakupu bezpośrednio ze strony producenta. Macie również jeszcze dodatkowy opis.
rozszerzenie tego, co ja mówiłem, no i oczywiście parametry techniczne, o których wspominałem. Dzięki temu, że piła jest dość precyzyjna i cienka, możemy ciąć znacznie mniejsze kawałki, znacznie mniejsze elementy niż w standardowych piłach. I teraz zobaczcie, tak naprawdę nie muszę używać żadnej siły, ponieważ samo cięcie odbywa się w momencie przysuwania piły do siebie. Nawet nie powinienem używać żadnej większej siły. Oczywiście możemy pod różnym kątem ciąć, w ten sposób lub na prosto. No i teraz zobaczcie, aż ciąłem ten kawałek, zobaczcie jak precyzyjnie jest przycięty. Zobaczcie, żadnych strat w materiale. Praktycznie nie do odróżnienia, można by było powiedzieć, że jest to maszynowe cięcie, tak precyzyjne, zero jakichkolwiek, jak wspomniałem, strat. Chciałbym jeszcze pokazać Wam, jak w prosty sposób możecie przyciąć na przykład suche gałęzie drzew. Tą piłą rewelacyjnie tnie się stojąc na drabinie i nie tylko. Dzięki temu, że ma specyficzną budowę i możliwość cięcia obiema rękami, naprawdę w bardzo prosty sposób możemy pozbyć się nawet w wyższych partiach drzew właśnie suchych gałęzi. Między innymi oczywiście. Za chwilkę pokażę Wam, jak bardzo ta piła może się wygiąć, jak bardzo możecie dopasować ją sobie do potrzeb wynikających na przykład z budowy drzewa, czy z cięższego dostępu do ciętego materiału. Czekam na Wasze opinie, na Wasze komentarze na temat pił, właśnie pił przede wszystkim japońskich, ale również naszych europejskich. Naprawdę jestem bardzo ciekawy, co macie w tej kwestii do powiedzenia, dlatego nie krępujcie się, piszcie. A ja dziękuję za poświęcony czas i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!